Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. No, tym razem było o telewizji. Udało się znaleźć piosenkę dotyczącą tego medium, a my dziś świętujemy, proszę Państwa, świętujemy, bo jest okazja, bo jest 50. wydanie programu RTV. Dokładnie, tam w piosence były takie słowa, szkoda, że nikt tego nie filmuje specjalnie dla telewizji, a może rzeczywiście szkoda, bo takie 50. jubileuszowe wydanie mogłoby zostać sfilmowane, gdzieś moglibyśmy zostać sławni w internecie. Wystąpić, można tak, by było tak. na przykład można by było pokazać to jedzenie, którego nie przyniosłeś. No, jakoś, wiesz co, jakoś się nie złożyło, powiem szczerze, ale tam w kuchni są, w naszej redakcyjnej kuchni są pączki. O. Ale one i to nie, absolutnie nie. Nie ostały się z tłustego czwartku. Bez przesady. Sam bym takich przeleżałych już nie ruszył, więc w żadnym wypadku bym tobie nie proponował. No ja myślę, ale no w każdym razie możecie go rozliczyć facebook.com / radio DHT, że się wywiązał, że coś tutaj będzie tort, a nie ma niczego, jak się okazuje. No niestety, liczyć na mężczyznę. Albo www.radiodht.com, to tak przy okazji, bo jest nasza nowa strona, jest pole do popisu w postaci shoutboxa, więc możecie się tam również wypowiadać. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. A tymczasem witamy w 50. jubileuszowym odcinku programu RTV. Milena Wiśniewska. I Michał Dziwisz. Do godziny 18, mniej więcej do godziny 18 będziemy z wami, bo trzeba przyznać, niewiele się działo w tym tygodniu, jeżeli chodzi o media, o stacje głównie telewizyjne, bo tak przeglądając różnego rodzaju miejsca, z których można się dowiedzieć, co się ciekawego dzieje tu i tam, no, wywnioskowaliśmy i wyłuskaliśmy dla was takie informacje głównie dotyczące telewizji. Dokładnie, aczkolwiek kilka ciekawostek mamy, jedną taką bardzo ważną, aktualną informację, ale zanim ona, to chyba się pokusimy o małą recenzję. Jak najbardziej, jestem za, bo w końcu oglądaliśmy wczoraj dwa programy, obejrzeliśmy sobie program, ja to szczerze mówiąc oglądałem dziś z VOD, bo wczoraj przecież prowadziłem dla was audycję, kiedy ten program pojawiał się na antenie telewizyjnej jedynki. Program To Był Rok, no i później, jakże byśmy mogli sobie tego odmówić, Lala Poland obejrzeliśmy. Nowy sezon, tak. Dokładnie, nasz ulubiony program, ale skupimy się, myślę, przede wszystkim tak, na tej przede nowości, wszystkim, tak. Bo to zawsze takie interesujące właśnie, jak te nowości się kształtują. W mojej opinii nie jest bardzo dobrze, ale bardzo źle też nie jest. To znaczy, może nie jest to wybitna produkcja rozrywkowa na bardzo wysokim poziomie, ale troszeczkę również czytając jakieś tam komentarze, spodziewałam się, że może być gorzej, ale przede wszystkim ten program nie wydaje mi się aż tak hałaśliwy, jak na przykład Kocham Cię Polsko czy Big Music Quiz Nade Wszystko. Prawdopodobnie dlatego, że te drużyny są mniejsze. Jednak w Kocham Cię Polsko mieliśmy kapitanów i dwie osoby w drużynie. W Big Music Quiz po cztery osoby w drużynie. Tutaj mamy kapitana i jedną osobę w drużynie. A więc ten skład nie jest taki duży. Nawet jeżeli Anna Mucha zachowuje się dziwnie i tam czasami wydaje się dziwne odgłosy, to może jeszcze nie jest na tyle uciążliwa. Aczkolwiek pewnie stopień hałaśliwości będzie zależał od tego, jacy goście będą występować w danym odcinku. To się zgadza, a rzeczywiście muszę się z tobą zgodzić. Ten program zdecydowanie jest mniej hałaśliwy od tego, co nam prezentował Sławomir. Kocham Cię Polsko też i tu rzeczywiście też przyznam ci rację odnośnie tego, co mówiłaś w zeszłym tygodniu, że ten program będzie jednak bardziej podobny i słusznie ci się bardziej kojarzył z Kocham Cię Polsko niż z Big Music Quizem. Oczywiście też tu trochę tych elementów muzycznych jest, na przykład jest jedna runda, w której to śpiewają piosenki i trzeba odgadywać, jakie słowa zostały w tych piosenkach zmienione, między innymi
pszczółka Maja się pojawiła, czy bardzo interesujący... Anna Mucha Melo recytuje. Tak, no właśnie o tym miałem wspomnieć, bardzo interesujący. Bo ona przecież nie umie śpiewać. To tak, jak ja. Były przecież kiedyś, był przecież jej występ w Szansie na sukces kiedyś w walentynkowym wydaniu, gdzie śpiewała z Katarzyną Cichopek, taki był duet miłosny, śpiewały o Ostatniej Niedzieli, prawda, taki znany utwór i jedna pani śpiewała gorzej od drugiej, więc może to lepiej, że pani Anna jednak Melo recytuje w tym przypadku. Dokładnie, no zawsze jest to jakieś wyjście z opresji, każą ci śpiewać, no to zrób tak, żeby przynajmniej no się nie pogrążyć. I rzeczywiście trochę tych elementów muzycznych jest w programie, natomiast fakt faktem bardziej mi się to kojarzy z Kocham Cię Polsko, ale przynajmniej nie ma aż tak wielkiego hałasu, bo po prostu to, co mnie totalnie irytowało w programie Kocham Cię Polsko, to było, że tam wszyscy krzyczeli, jeden przez drugiego się przekrzykiwał i to było takie męczące w odbiorze. Może nie to, że zaburzało jakoś odbiór tego programu, ale po prostu mnie najzwyczajniej w świecie męczyło. Mnie generalnie hałas męczy, więc tym bardziej mnie to irytowało po prostu. No tutaj mieliśmy takie dość wyważone gwiazdy pana Piekarczyka, panią Kwietniewską, więc tak jak wspominałam, być może kolejne odcinki się okażą jakieś bardziej hałaśliwe, no ale zobaczymy. Nie wiem, czy będę śledziła, nie wiem, czy czuję się aż na tyle zachęcona, żeby oglądać dalsze wydania tego programu, ale być może jakieś jeszcze zdarzy mi się obejrzeć i być może później podzielimy się z wami jeszcze naszymi kolejnymi refleksjami. A jeżeli chodzi o Lala Poland, ja mam tylko jedno pytanie. Gdzie jest pan Karol? Gdzie jest pan Karol? To już tyle lat. No właśnie, i pana Karola nie ma. Zresztą w ogóle ten program jest krótszy. Teraz jest krótszy, więc być może po prostu jest mniej pieniędzy na realizację konkretnych odcinków, poszczególnych odcinków i to dlatego być może właśnie jest mniej tego wszystkiego. No nie było też teleturnieju, ale za to był Marek Hępiak, a Marek Hępiak rekompensuje wszystko. Nie tyle on, ile jego potencjalni teściowie. Tak, tak. Którzy w każdym odcinku przedstawiają inny model obecny w społeczeństwie. Wczoraj był model rodziny, która spędza cały swój czas przed telewizorem, bo przecież ciągle się coś dzieje. Patrz, ile się ciągle dzieje i oglądają różne produkcje. Moja absolutnie ulubiona medialna aluzja z wczoraj. Myślę, że będziemy ją stosować. To jest ta, kiedy właśnie ta rodzina miała oglądać program pod nazwą Twoja kończyna wygląda podobnie. I już myślę, że nasi stali słuchacze, nawet jeżeli nie oglądają tego polsatowego show, to wiedzą, o jaki program chodzi. Biorąc jeszcze pod uwagę, że druga część tego tytułu była wykrzyczana tak przez... No, oczywiście. Właśnie widzów, to myślę, że już wiadomo, w czym rzecz i wyjaśnić nie trzeba, tak więc tak czy inaczej warto oglądać kolejne odcinki, ale czekamy właśnie, gdzie jest pan Karol, bo to już tyle lat, gdzie jest teleturniej. Ale być może to teraz będzie tak, że kolejne charakterystyczne scenki będą się na przykład wymieniać, nie będą się pojawiać co tydzień, jak to było w pierwszym sezonie, tylko na przykład właśnie co jakiś czas, co dwa lub trzy wydania. Zobaczymy. Za to teraz pojawiają się coraz częściej. To nie jest nowość tego sezonu, ale została wprowadzona chyba jakoś w którymś momencie poprzedniego, tak mi się przynajmniej wydaje. Mianowicie cztery tygrysice, tak, które się pojawiają. Jakoś ta scenka mnie, szczerze mówiąc, jakoś niekoniecznie aż tak bardzo bawi. Jest właśnie taka dość hałaśliwa, szczerze powiedziawszy. I bywało lepiej, ale nie jest też znowu aż taka bardzo zła. Rozumiem jak najbardziej koncepcję, więc tak. Ma być taka hałaśliwa, o to w tym trochę chodzi. Też nie jest to może moja ulubiona scenka, no ale być może prawdopodobnie nie będzie się pojawiała co tydzień, bo co tydzień wróci pan Karol i jego przyjaciele. Jak wczoraj przeglądałem wpisy facebookowe pod najnowszym odcinkiem Lala Poland, pod wpisem właśnie dotyczącym najnowszy odcinek Lala Poland, to pojawiły się tam właśnie takie komentarze, że tygrysice najlepsze. No więc są osoby, którym się to podoba. Wszyscy mówią, raczej większość tych komentarzy, które ja dziś czytałam, może pojawiło się trochę nowych, ale że najlepsza była ta scena dotycząca korpo. A no tak, to też, to swoją drogą. Natomiast no też widziałem takie głosy, że tygrysice jakoś tam się podobały, więc no dla każdego coś miłego i ja absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. Najważniejsze, że ten program jest, bo będziemy dalej trzymać się tego stanowiska, że to jednak jest program dobry. No w końcu z jakiegoś powodu zajął u nas pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o szacunek zeszłego roku. Dokładnie tak. Dobrze. Dokładnie tak. No to
to co? Chyba to możemy przejść. Przechodzimy dalej, pogadaliśmy dokładnie o tym, co tam ciekawego mieliśmy okazję obejrzeć w telewizji, to teraz możesz opowiedzieć o tym, co już nas niebawem czeka. Niebawem, dziś nas czeka. No właśnie, dlatego mówię, to już za parę godzin, tak? Otóż to, ponieważ już dziś, po raz 25 już zostaną wręczone bardzo ważne muzyczne nagrody w naszym kraju, czyli Fryderyki. No i z tą 25 jubileuszową edycję, widzicie, naprawdę jest jakiś dzień jubileuszowy dzisiaj, nie wiem, co tu się dzieje. W każdym razie z tą szczególną edycją wiążą się również pewne zmiany, bo galę będzie można zobaczyć, wyobraźcie sobie, w telewizji TVN. A przecież zawsze była ona w telewizji publicznej, był taki czas, że w ogóle jej nie było w telewizji, kojarzę taki okres, a teraz mamy ją w TVN-ie, to jest jedna zmiana, a druga jest taka, że po raz pierwszy nie odbędzie się ona w Warszawie, lecz w Katowicach. O proszę. Transmisja rozpocznie się o godzinie 20:00, TVN reklamuje to wydarzenie bardzo intensywnie. I kolejna jeszcze taka ciekawostka, wiąże się z tym, że w większości od zawsze było tak, że o tym, kto otrzyma konkretne nagrody, decydowała Akademia Fonograficzna, jej członkowie, i tak będzie również i tym razem w większości kategorii, ale poniekąd oddano również głos publiczności, która wybierze najlepszy utwór tego roku oraz wydarzenie muzyczne roku. A więc zapowiada się bardzo ciekawie. Ciekawie również jest dlatego, że znacząco zwiększyła się liczba kategorii względem zeszłego roku. Jakoś tak zawsze jest z tymi Fryderykami, że oni tak coś kombinują, jeżeli chodzi o te kategorie. Przynajmniej mam na myśli teraz muzykę rozrywkową, bo na tym się przede wszystkim mam zamiar w tym momencie skupić. Były takie lata, że kategorii było sporo, były takie, że zupełnie ograniczano ich liczbę i artyści reprezentujący dość różne nurty byli oceniani pod jednym szyldem. Teraz mamy znowu kategorii sporo, dlatego też nie będę czytała wszystkich nominacji, jak to zrobiłam w zeszłym roku, ponieważ zajęłoby to dość dużo czasu i być może dla was taka wyliczanka nie byłaby przyjemna i tak was czeka na gali. Prawdopodobnie, jeżeli zdecydujecie się ją obejrzeć, jeżeli chcecie poznać wszystkich laureatów wcześniej, to oczywiście w internecie możecie przeczytać pełną listę również nominacji w kategoriach jazzowych i w kategoriach muzyki poważnej, ale o tym, kiedy laureatów w tych kategoriach poznamy, to za chwilę, a na razie tak się mniej więcej przyjrzymy temu, jakie właśnie mamy kategorie i o kilku nominowanych sobie powiemy parę słów. Na przykład mamy taką kategorię, która ciebie może zainteresować. O, jaka to kategoria? Ulubiony twój nurt muzyczny jest album roku Blues Country. O, no proszę, tylko ja coś czuję, że będzie tam więcej bluesa niż country. I tak a propos, to zapraszamy na jutro na Blue Soul po godzinie 20 na naszą nową audycję w imieniu prowadzącego, czyli Tomka Tworka. No właśnie, może Tomek zagra na przykład jakichś laureatów, albo chociaż nominowanych do nagrody Fryderyka. Zawsze możemy mu podesłać. Może pewnie będzie to dla niego jakaś inspiracja, ale będzie na przykład zespół, który się tak kojarzy z country, nawet go słyszeliśmy na żywo, Kraków Street Band. A tak, bardzo, bardzo, bardzo fajny zespół, to rzeczywiście trzeba im przyznać, bardzo przyjemnie się ich słucha i to takie country, no takie dość miłe dla ucha i nawet tobie się podobało. Nawet mnie się podobało, tak. A mój stosunek do tej muzyki już chyba był tutaj wzmiankowany. Zwłaszcza do Skrzypiec. Innym razem. Do Skrzypiec, tak. Ale to może innym razem o tym więcej, bo mamy jeszcze dużo kategorii, na przykład album roku folk, muzyka świata. I tutaj wielu nominowanych było, ale możemy wymienić na przykład Anię Rusowicz czy zespół Hajdamaki. Kolejna kategoria, album roku hip-hop. Na hip-hopie się nie znam zupełnie, no ale takich wykonawców jak Abradab czy Taco Hemingway, czy Taco na Fide znam, więc mogę ich wymienić i przypuszczam, że wszyscy oni mają jakieś tam duże szanse na tę nagrodę, ale no Taco w różnych swoich odsłonach jest na topie, że tak się wyrażę, już od kilku lat. Album roku pop, tutaj możemy się na nieco dłużej zatrzymać, ponieważ jest kilka takich kategorii z nieco podobnie brzmiącymi nazwami, albo takich zazębiających się, że właściwie trudno powiedzieć, dlaczego akurat dani artyści zostali przyporządkowani akurat do tych, a nie do innych kategorii. I właśnie zacznijmy od tej kategorii album roku pop, zrozumiecie później dokładnie, co mam na myśli. Tutaj nominowani są Paweł Domagała, weź nie pytaj, Kasia Kowalska, Zbigniew Wodecki, no to chodzi o tę płytę Dobrze, że jesteś, wydaną już po śmierci artysty, z utworami, których szkice zdążył pozostawić, Dawid Podsiadło, rzecz jasna, no myślę, że nie jest tu bez szans, i Lanbery. Trochę
trochę mnie boli zestawienie Lambert ze Zbigniewem Wodeckim w jednej kategorii, ale to tylko świadczy o tym, jak bardzo szerokim pojęciem jest słowo pop. No to nie jest nowość. No ale niestety, szkoda, że nie dało się tego jakoś inaczej. A jak sobie, spokojnie, jak sobie zajrzysz na obecnie zestawienia chociażby amerykańskie i posłuchasz, co oni uznają za pop i zresztą co można, czego można posłuchać chociażby w przebojach, w mikrohitach, jakie nasz redakcyjny kolega Grzegorz Przystupa serwuje i część z tych rzeczy to też jest pop, no to już zupełnie można stwierdzić, że ta muzyka ewoluuje w no, dosyć ciekawą stronę, chociaż niekoniecznie fajną. I może lepiej, że Zbigniew Wodecki nie wie, że akurat właśnie tutaj go przyporządkowano. No może jednak znalazłaby się lepsza szufladka, ja już mam pewien pomysł, a może o tym też za chwilę, bo teraz jesteśmy przy kategorii album roku pop alternatywny. Brzmi to troszeczkę chyba kuriozalnie, bo alternatywa zawsze chce być czymś, co właśnie jest czymś przeciwnym względem popu, a pop wiadomo, że się kojarzy właśnie z muzyką mainstreamową, taką dla wszystkich, więc pop alternatywny to sformułowanie brzmi nieco sprzecznie. No ale kogo tutaj mamy? Mamy na przykład Barbarę Wrońską, czyli artystkę uważaną za alternatywną, znaną z zespołu Pustki, Pablo Pawo i Ludziki podobnie, Mele Koteluk, chyba podobnie, chociaż mam wrażenie, że nawet bliżej jej do popu, ale w sumie nie wiem, skoro Dawid Podsiadło jest w kategorii pop, a ono jest tutaj, no nie wszystko jest mi dane rozumieć. The Dumplings, też chyba bardziej alternatywa, i Kasia Linz. To w zasadzie trudno mi powiedzieć, bo zbyt mało znam utworów tej pani, żeby ją tak ostatecznie zaszufladkować. Album roku rock. Tutaj nominowane są takie zespoły, takie osobowości jak Illusion, Limboski, Power of Trinity, Riverside i Lao Tse. Lao Tse takie rockowe jest? Takie też właśnie bardziej... jakieś alternatywy tak, byli, nie? Tak. Znaczy wiesz co, ja na temat alternatywy to mam swoje zdanie, że to jest po prostu sztuczny twór, a to nie jest żadna tak naprawdę muzyka, bo jak by ktoś chciał, to może to przyporządkować te poszczególne piosenki albo do popu, albo do rocka, albo na przykład do muzyki elektronicznej. Alternatywa to jest po prostu coś, żeby sztucznie rozdzielić to, co się bardzo często gra w radiach, od tego, czego się w tych radiach aż tak bardzo często nie gra. Moim skromnym zdaniem. Chociaż i wcale nie wiem, czy nie przez to się zrobiły takie duże podziały, jeżeli chodzi o tę muzykę. No, bardzo to jest możliwe. No, niemniej, jeżeli już trzymać się tych szufladek, które znamy, no to właśnie do rocka bym ich nie przyporządkowała, no ale też nie do popu, więc jednak jest to coś takiego właśnie po środku. Natomiast jeżeli jesteśmy przy tej kategorii rockowej, no to chyba Riverside, myślę, że ma spore szanse. Owszem. Album roku metal, na tym nie znam się jeszcze bardziej. Nominowany jest Behemoth i tyle wam mogę o tym powiedzieć i ponoć mają szansę, tyle w temacie. Album roku elektronika, na tym również za dobrze się nie znam. Zespół Camp na przykład jest nominowany, być może słuchacze radiowej trójki go znają. Album roku alternatywa, więc mieliśmy pop, mieliśmy pop alternatywny, teraz mamy alternatywę. Super. Nie sądzisz, że można się pogubić? Ja się już gubię. I dlaczego akurat ci artyści są tu, a nie gdzie indziej? Na przykład Nosowska, ta jej ostatnia płyta, to bardziej słusznie chyba Bartek Chaciński stwierdził, że to hip-hopu by ją można było przyporządkować. Coś w tym jest rzeczywiście. No ale gdzie? Nosowską do hip-hopu przecież, jak żeby, no, nikomu to chyba do głowy nie przyjdzie. Bokka, Król, Marysia Starosta i Arek Jakubik, też chyba ponoć mu bliżej do rocka, a na przykład Król, no to może do elektroniki też by mógł być, tak w zasadzie. Album roku muzyka ilustracyjna, to też kategoria, której chyba w zeszłym roku nie było, nie wiem jak było z nią wcześniej, i tutaj taka ciekawostka medialna, ponieważ na nagrodę mają szansę twórcy ścieżki dźwiękowej z serialu Ultraviolet. O proszę, fajnie. Produkowanego przez AXN. Album roku muzyka poetycka, tego też rok temu nie było, ale szkoda, bo powinna być taka kategoria. Tutaj nominowani są m.in. Katarzyna Groniec, Stanisława Celińska. Nie chciałabym, przyznam, to jest takie moje prywatny pogląd, że nie przemawia do mnie obecna twórczość wokalna tej pani. Krzysztof Napiórkowski czy Artur Andrus.
No myślę, że Artur Andrus nie jest bez szans, ale może właśnie tutaj byłoby lepiej tego Zbigniewa Wodeckiego. Jednak zdaje się, że dość dobrzy, wysoko cenieni autorzy tekstów pracowali nad tekstami na tę jego płytę, więc może lepiej by się sprawdził w tej kategorii niż w tamtej z Polem Lambery. Całkiem możliwe. Tak przynajmniej mi się wydaje w tym momencie, jak to tak analizuję na szybko. Album roku, muzyka dziecięca i młodzieżowa. Tego też nie było, w ogóle nie wiem, czy było kiedykolwiek. I tutaj na przykład nominowany jest zespół Four Dreamers. To jest ten boys band, który został stworzony z uczestników płci męskiej pierwszej edycji The Voice Kids. Już w trakcie finału naszego... mieliśmy okazję ich oglądać. Zabawię się w naszego słuchacza Krzysztofa i zapytam, a są my trzy? Nie. A. No to... Zaraz Krzysztof napisze, że jest zbulwersowany. Oczywiście. Kolejna kategoria, dość nowa, nowe wykonanie, czyli jakaś nowa wersja, nowa interpretacja tego, co już znamy. I tutaj na przykład nominowany projekt Albo Inaczej, bardzo ciekawy projekt dokonujący nowych aranżacji w oparciu o teksty utworów hip-hopowych, ale nadający im melodię i zapraszający do współpracy znanych wykonawców, tak jak Krystyna Prońko, aby śpiewali teksty na przykład Kalibra i innych artystów. To już druga odsłona, druga płyta tego projektu. Brodka za swoją wersję utworu Wszystko, czego dziś chcę, która mi do gustu nie przypadła, ale popularna była, więc chyba też nie jest bez szans na nagrodę. Krzysztof Zalewski za płytę Zalewski śpiewa Niemena. No chyba zrobił to dobrze dość, chociaż do mnie zawsze będą bardziej przemawiać oryginały. Tulia, nasz reprezentant eurowizyjny, o tym Krzysztofie będzie kiedy indziej, spokojnie będziemy grać, pali się, wszystko będzie. I warszawskie kombo taneczne. Myślę, że trudno tutaj wskazać, kto ma największe szanse na nagrodę, bo jednak o większości nominowanych z tej kategorii mówiło się sporo. Zagraniczny album roku. Nominowani Lady Gaga i Bradley Cooper dostali Oscara, więc marzą na pewno zapewne o Fryderyku. W ogóle bardzo ich to na pewno szalenie interesuje, czy dostaną tę nagrodę. Z pewnością. Greta Van Fleet za Paul McCartney i Justin Timberlake. Prawie wszystkich gramy. To taka właśnie... Prawie wszystkich gramy, a jeżeli nie mamy ich w naszej stałej playliście, to się na naszej antenie od czasu do czasu pojawiają. No to tyle na ten temat, bo tak jak powiedziałam, wszystkich ich na pewno szalenie bardzo interesuje ta nagroda. Fonograficzny debiut roku. Tutaj na statuetkę szanse mają Baranowski, to kolega Grzegorz gra go w swoim paśle Mikrohity. Czy Krzysztofie, tak, to teraz ten moment, Roxana Węgiel i wspomniany już zespół Tulia, nie, no to dwa eurowizyjne akcenty są teraz, to właśnie pełnia szczęścia, może któremuś z tych artystów związanych z Eurowizją uda się tę nagrodę dostać. Autor roku. Nominowani są m.in. Dawid Podsiadło, Kasia Lins, czy Katarzyna Nosowska, czy Krzysztof Zalewski wraz z Dawidem Podsiadło. Pewnie to za ich wspólny utwór Początek, hymn zeszłorocznej edycji Męskiego Grania. Natomiast i w tej kategorii autor roku, i w tej, o której zaraz powiem, czyli kompozytor roku, jest widoczna tendencja nominowania teamów, czyli w skład takiego teamu autorskiego, czy też kompozytorskiego wchodzą trzy osoby, które pracują pewnie nad jedną płytą, jakby już się nie dało tego zrobić samodzielnie. Wspomniana nasza kategoria kompozytor roku, tutaj nominowani są Barbara Wrońska, na przykład Dawid Podsiadło wraz z Bartoszem Dziedzicem. Kolejna kategoria, którą ominę, ponieważ zupełnie tutaj nie umiem się ustosunkować, najlepsza oprawa graficzna. No i kolejna, o której mogę powiedzieć już więcej i możemy zdradzić, że właśnie utwory z tej kategorii, które wybraliśmy, zagramy dla Was za pewną dłuższą chwilkę. Kategoria utwór roku. I tutaj nominowane są takie utwory jak Mało miasteczkowy Dawida Podsiadło. Myślę, że chyba wygra, nie? Czy może nie? Wygrać, no to nic był przebój. Nic tu po mnie Michała Szczygła, Nie dobije się do ciebie Darii Zawiałow, Nie mam mnie Lanbery i Początek męskie granie orkiestra 2018 w składzie Cortez, Podsiadło i Krzysztof Zalewski. Myślę, że Początek i Mało miasteczkowy tutaj mają największe szanse, ale może będziemy zaskoczeni. Czas pokaże. W kategorii teledysk, dokładnie. W kategorii teledysk roku też mi trudno cokolwiek przewidzieć, ale tutaj również Mało miasteczkowy ma szansę na nagrodę. Ten teledysk chyba jakoś tam się w oczy rzucał. Jeżeli się z tym zgadzacie, możecie nam o nim coś więcej powiedzieć facebook.com/radiodht albo radiodht.com.
No i jak co roku wręczone zostaną również złote fryderyki. To są nagrody, które otrzymują artyści zasłużeni za całokształt twórczości. I jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, to otrzymają je Skaldowie oraz pośmiertnie Robert Brylewski. To już kolejna taka sytuacja, kiedy artysta zostaje pośmiertnie uhonorowany taką nagrodą. Było tak również rok temu, kiedy otrzymał ją Zbigniew Wodecki. Na dzisiejszej gali nie poznamy jedynie laureatów z dziedziny muzyki rozrywkowej, ale również z muzyki jazzowej. Tutaj zbyt wiele komentować nie będę, jeżeli chodzi o nominowanych, zainteresowanych odsyłam do internetu, a sama za bardzo na tym się nie znam, ale mogę powiedzieć, że nagrodę w kategorii jazz otrzyma Wanda Warska. Jeżeli nam starczy czas, to mogę zdradzić, że jej posłuchamy jeszcze w odsłonie takiej może nie do końca jazzowej, ale to zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, do której zaraz też przejdę, nagrodę otrzyma Jacek Kasprzyk, ale prawdopodobnie ta nagroda zostanie wręczona na oddzielnej gali poświęconej muzyce klasycznej, no chyba, że coś w tym roku zostało zmienione, jednak pan Kasprzyk zostanie uhonorowany już dzisiaj. No i taka gala oczywiście musi być uświetniona występami największych gwiazd tego roku, no i no przecież musi wystąpić Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski, Cortez, już chyba nawet wiemy, co zaśpiewają. Właśnie. A może też solo wystąpią, bo mają co pokazać. Kaja na przykład będzie, Edyta Górniak czy Lambery. Przypuszczam, że to jeszcze nie są wszyscy wykonawcy, pewnie też artystów jazzowych nie zabraknie. Tak więc zapowiada się ciekawie. W ogóle ciekawe jest to, że teraz ta impreza ma taki rozszerzony charakter. Pojawiają się dodatkowe wydarzenia, tam w Katowicach jakieś konferencje, dodatkowe koncerty pod hasłem Fryderyk Festival, które również jutro się odbędą. Tak więc naszych słuchaczy z Katowic zachęcamy, żeby informacje na ten temat poszukać, być może jeszcze w jakieś bilety się można zaopatrzyć. No i tak jak wspomniałam, wydarzenie kilkudniowe i nie może zabraknąć również gali wręczenia nagród związanych z muzyką klasyczną. I tę galę będzie można zobaczyć 12 marca o 20:45 i uwaga, ją pokaże telewizja Metro. No chociaż coś w tej stacji telewizyjnej się dzieje, bo szczerze mówiąc, to ja już o niej tak lekko zapomniałem. Ale dobrze, że coś jest, że coś tam się wydarzy i że jeżeli ktoś tylko będzie chciał i będzie w zasięgu 8 multiplexu, co nie zawsze jest takie oczywiste, to będzie mógł sobie to obejrzeć. Dokładnie tak. To co, zagramy teraz. Możemy zagrać dwa utwory, które pretendują do miana przeboju roku. Już rok temu w kontekście Fryderyków graliśmy utwór Darii Zawiałow, chociaż w zasadzie wtedy to nie był jej utwór, tylko kompozycja w jej wykonaniu, a teraz mamy jej autorską piosenkę Nie dobije się do ciebie, no a później jeden z tych utworów, który rzeczywiście w naszej opinii ma duże szanse na uzyskanie nagrody w tej kategorii, czyli Męskie granie orkiestra Cortez, Podsiadło, Zalewski, Początek. Jeżeli wy chcecie jeszcze skomentować ten temat, macie może swoje własne typy albo refleksje o Fryderykach, o różnych tutaj kategoriach, które wymieniłam. Zachęcamy do kontaktu z nami, facebook.com/radio-dht i radio-dht.com, a na razie posłuchamy sobie tych dwóch przebojów 2018 roku. Słuchacie Radia DHT. Trzeba przyznać, że rzeczywiście taka miła, całkiem miła piosenka za nami. A teraz czas na kolejne informacje. Informacje, które tak już trochę nam gdzieś uciekły, ale to dlatego, że RTV pojawia się no w soboty. I to właśnie o takiej, a nie o innej porze, bo gdybyśmy byli wcześniej, to jedna z tych informacji byłaby jeszcze na czasie. No ale dobrze, przejdźmy do rzeczy, a teraz w tym wejściu opowiem o dwóch propozycjach, nowych propozycjach programowych na antenie TVP Kultura, które się pojawiły. Tak, już muszę użyć tego słowa, że się pojawiły. Pierwsza z nich pojawiła się 7 marca, czyli w czwartek o godzinie 22:45. Wtedy to właśnie TVP Kultura rozpoczęła emisję nowego cyklu pod tytułem Świątynie Kultury. W sześciu znanych filmowców przedstawi najciekawsze współczesne budynki z całego świata. Reżyserem i narratorem pierwszego odcinka był Robert Redford, który wziął na warsztat kalifornijski Instytut Salka. Odcinek ilustrowany był muzyką autorstwa Mobiego, no czyli całkiem mogło być to interesujące. W kolejnym
kolejnych odcinkach cyklu Świątynie Kultury posłuchamy m.in. o Filharmonii Berlińskiej, norweskim więzieniu Halten czy rosyjskiej Bibliotece Narodowej. Ale jeżeli ktoś przegapił pierwszy odcinek Świątyni Kultury, no to zawsze może to nadrobić, bo wszystkie odcinki będą dostępne w TVP VOD, ale uwaga, tylko 30 dni po premierze na antenie TVP Kultura, więc to nie tak, że one będą dostępne zawsze i kiedy tylko chcecie, będziecie mogli sobie to obejrzeć. Macie na to dokładnie 30 dni, także pierwszy czwartkowy odcinek, no to już coraz mniej czasu jest na to, żeby się z nim zapoznać, ale dosyć ciekawa inicjatywa. Jeszcze ta muzyka autorstwa Bobiego, to myślę, że też mogła być interesującą ilustracją do całego programu, nie sądzisz? Owszem, jak najbardziej. Tak, więc jeżeli kogoś interesuje właśnie taka architektura i chciałby o niej posłuchać ludzkim językiem, bo kiedyś przecież w szkole średniej to był taki przedmiot, czego jak tam wiedza o sztuce bodajże, to trzeba było się uczyć. U nas była wiedza o kulturze. A może i wiedza o kulturze, tak, wiedza o kulturze, dokładnie, to tak się nazywało. No właśnie, wok. Więc jeżeli ktoś chciałby sobie nadrobić to i owo i może nieco bardziej atrakcyjnie formie przyswoić trochę tej wiedzy, to jest szansa. Natomiast drugi program to one, Kobiety Kultury. I to jest też program, który już za nami, przynajmniej którego premiera już za nami. Pisarz Łukasz Orbitowski, do tej pory znany widzom TVP Kultura z programu Dezerterzy, zaprasza na spotkania z kobietami, których głos silnie wybrzmiewa w polskiej kulturze. Bohaterkami będą zarówno wielkie gwiazdy, jak i artystki, które dopiero zaczynają realizować swoją twórczą wizję i wyznaczać nowe trendy. Spotkania będą odbywać się w jednej z restauracji w Krakowie, a kameralna atmosfera wspólnego posiłku pozwoli na swobodną rozmowę o sztuce i życiu. Nie zabraknie zaskakujących pytań oraz niespodzianek, które skierują konwersację na zupełnie nowe tory. Jak powiedział sam prowadzący, będą to wyjątkowe rozmowy z wyjątkowymi kobietami. Mocne, głębokie i szczere. Program miał swoją premierę dziś o godzinie 15:20 na antenie TVP Kultura. Gościem pierwszego odcinka była Anna Dymna. Natomiast, jak głosi oficjalny komunikat TVP Kultura, powtórki programu będą miały miejsce o godzinie 23:35 i to będzie we wtorki. Także na antenie TVP Kraków, jeżeli ktoś miałby ochotę, to też można wypatrywać powtórek tych audycji. No nic dziwnego, w końcu prawdopodobnie gdzieś tam właśnie krakowski ośrodek Telewizji Polskiej jest w jakiejś części odpowiedzialny za stworzenie tego programu, skoro wszystko dzieje się w stolicy Małopolski. Jeżeli zaś chodzi o kolejny odcinek, to pojawi się w następną sobotę, ale uwaga, uwaga, o godzinie 15:55. Gościem tego odcinka z kolei będzie również aktorka Iwona Bielska. Natomiast następny odcinek, i tu jeszcze nie bardzo wiadomo, kto będzie jego gościem, nie została nigdzie oficjalnie przekazana taka informacja, ale wygrzebałem gdzieś w programie, że pojawi się o godzinie 16, więc trzeba uważać na ten program, bo o różnych porach w ramówce TVP Kultura pokazywać się będzie, natomiast później chyba się już wszystko uspokoi, bo już potem będzie o godzinie 15:20 w sobotnie popołudnia, także można już mniej więcej liczyć na jakąś tam stałą porę emisji. Ciekawe tylko, jak długo. Chociaż myślę, że kobiet zajmujących się kulturą jest sporo, więc pan Orbitowski nie będzie miał problemu z tym, żeby znaleźć różne panie, które będą chciały wystąpić w jego programie. No z pewnością. Tak, więc teraz skoro sobie o kobietach kultury przed momentem posłuchaliśmy, to teraz posłuchajmy o kobietach również. Zespół Big Cyc swego czasu nagrał taką piosenkę mówiącą o tym, że światem rządzą kobiety. No to teraz posłuchajmy, tym bardziej, że kobiety przecież wczoraj miały swoje święto. Radio DHT. Światem rządzą kobiety i grupa Big Cyc za nami, a przed nami temat też raczej taki kobiecy, który myślę, że przede wszystkim panie zainteresuje, no chyba, że ktoś z naszych słuchaczy
ma takie zainteresowania związane z szyciem. Ja na przykład kompletnie nie mam takich zainteresowań, więc na ten temat ciężko ja mi jest się wypowiadać. No właśnie, no to proszę. Także my po prostu walczymy z różnego rodzaju stereotypami. O, tak chciałem powiedzieć. Przy okazji pozdrawiamy bardzo serdecznie naszego słuchacza Adriana, który uważa, że Lala Poland to jest najlepszy program rozrywkowy, natomiast zdecydowanie inną opinię ma na temat programu To Był Rok. No, to tak przy okazji. A teraz... Ale pozdrawiamy za Lala Poland. Tak, tak, tak. Podzielamy opinię. Pozdrawiamy Adriana bardzo serdecznie. Tak, a teraz będzie o programie zaginionym poniekąd i zagubionym, bo o nowościach TVN Style to my już wam mówiliśmy. Zgadza i to się. O nowościach na tę wiosnę. A tu się jeszcze znalazł program, który nie tylko się znalazł, bo wcześniej nie było o nim mowy, to jeszcze się okazało, że był nagrany aż w zeszłym roku. Dokładnie, bo program ten był nagrywany latem ubiegłego roku. Cykl nazwano wówczas Stylowa Odnowa. Miał on być jedną z nowości jesiennej ramówki TVN Style. Ostatecznie program adyfijał. Nie trafił na antenę jesienią, a stacja dopracowała format i zaplanowała jego premierę w sezonie wiosennym. W każdym odcinku Przeszyj to sam, bo tak będzie nazywał się program, o którym mowa, występuje uczestniczka, która pokazuje swoje stare ubrania, buty i dodatki, a Ada Fijał i jej pomocnik Michał Szulc wybierają rzeczy, które można ciekawie przerobić, przefarbować lub ozdobić. Dzięki przeróbkom, nietypowym zestawieniom oraz sprytnym patentom prowadzący udowodnią, że interesujące kreacje można stworzyć na bazie niedrogich ubrań kupionych w zwykłych sklepach. Dla widzów przygotowano także praktyczne porady, które pomogą w przerabianiu własnych ubrań i zabawie modą. Premiera programu miała miejsce dziś o godzinie 15.10 na antenie TVN Style, natomiast no, znając życie i to, jak TVN podchodzi do swoich produkcji, player, czy w wersji webowej, czy w wersji mobilnej, która to niestety ostatnio coraz gorzej z dostępnością się ma, no, będzie dostępny i będzie sobie można to wszystko obejrzeć i nadrobić. Ale... I pewnie powtórek oj, spora tak. ilość. Myślę, że to na pewno. Codziennie albo prawie codziennie można liczyć na to, że będzie można obejrzeć to pierwsze wydanie, jeżeli was ten program interesuje. No widzicie, nie zawsze da się tak za wszystkim nadążyć i być na czas. No ale miejmy nadzieję, że nam to wybaczycie i miejmy nadzieję, że nam wybaczycie również to, że tak krótko dziś byliśmy z wami, ale to nie nasza wina, jak już wspomnieliśmy, tylko tego, ileż to w mediach się w tym tygodniu wydarzyło. Za tydzień prawdopodobnie też będziemy krócej, to się jeszcze okaże, wypatrujcie tych informacji na naszym Facebooku, ale możemy obiecać, że za tydzień to się będzie działo, będzie mówić o gorącej nowości, w zasadzie gorący powrocie, który już w przyszłą niedzielę, na razie nie zdradzajmy, kto kojarzy, ten już wie, o czym będziemy mówić, może dla niektórych to na przykład będzie pewne zaskoczenie. No a pożegnamy się z wami piosenką nawiązującą do formatu Przeszyj to sam, nie musimy chyba mówić, czym był inspirowany tytuł tegoż programu. Takie zaskoczenie może dla was, prawdopodobnie większość z was po raz pierwszy usłyszy studyjną wersję tego utworu, a nie z tym tłumem gromko śpiewających ludzi. No i nie możemy sobie tego odpuścić, musimy zagrać ten utwór, o którym już wspomnieliśmy wcześniej, laureatkę Złotego Fryderyka w kategorii muzyki jazzowej, Wandę Warską. Co prawda zawahałam się, który utwór tej pani wybrać, ponieważ bardzo lubię utwór pod tytułem W Weronie, napisany do wiersza Cypriana Kamila Norwida, tak więc jeżeli was interesuje i nie znacie, to posłuchajcie, a my zagramy utwór taki nieco weselszy, ale myślę, że innej okazji może nie być tak szybko, żeby wam go zaprezentować. Utwór pod tytułem Zabierz moje sukienki. A później zdecydowanie inna muzyka zagości na antenie Radia DHT. Muzyka, za którą odpowiedzialny jest nasz redakcyjny kolega Grzegorz Przystupa. Będą nowe piosenki, dużo nowych piosenek w audycji Muzyczny Mikro Miszmasz. My na dziś dziękujemy i idziemy świętować tę naszą 50, jeżeli chodzi o RTV. Dziękujemy za uwagę, Milena Wiśniewska. Może jeszcze znajdzie się więcej może jeszcze znajdzie się więcej jedzenia. Tak, ja się nazywam Milena Wiśniewska, ten pan nazywa się Michał Dziwisz i żegnamy się z wami już po raz 50. I przyniósł pączki, proszę to docenić. RTV.
o radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.